Świat należy do mężczyzn. Otwórzcie się na nowe przygody. Pociągający świat męskodamskich odkryć. Ah, you're beautiful. We live like slobs. Are you saying the bed is some sort of plot to take over your life? Tylko u nas dowiecie się, o co chodzi mężczyznom, gdy mówią, że do nich należy świat. She's new. Kanal Plus od 9 czerwca. I znów pełen wrażeń tydzień w Kanal Plus. W poniedziałek nauczymy się, jak pokonać lęk. Prawdziwa historia kobiety więzionej przez szaleńca. We wtorek Pomocnik. Dzieje nawrócenia grzesznika. O wierności, miłości i innych demonach. W środę wyjdziemy z pudła. Dziewczyna, która miała na niego czekać, rzuciła go. A mimo to życie na wolności jest piękne. Przez żołądek do serca wybieramy się w czwartek. Czyż naprawdę nie ma krótszej drogi? Autobusem pełnym murzynów przejedziemy się w piątek z Los Angeles do Waszyngtonu za kierownicą Spike Lee. W sobotę poznamy Matyldę, niezwykłą dziewczynkę, która świetnie sobie radzi w świecie okrutnych dorosłych. Rozbraja ich uśmiechem. Natomiast w niedzielę nie zjemy kolacji z arszenikiem, ale zobaczymy, jak serwują ją innym. Z Kanal Plus jesteś bezpieczny. Pokonać lęk, pomocnik, wyjść z pudła, przez żołądek do serca, autobus, Matylda, kolacja z arszenikiem. Od 8 do 14 czerwca. Nowy tydzień z Kanal Plus. Kakadu. Taka okazja się nie powtarza. Wasze dziecko może spędzić 10 dni na zgrupowaniu sportowym w Nadarzynie pod Warszawą od 6 do 15 lipca. Tam będzie odpoczywać pod okiem trenera Stanisława Terleckiego, a także spotykać się ze znanymi sportowcami i gwiazdami Kanal Plus. Może również wygrać jedną z 25 piłek z logo naszej stacji. Jeśli wasze dziecko ma od 11 do 14 lat i potrafi odpowiedzieć na pytanie, ilu sędziów znajduje się na boisku podczas meczu piłkarskiego, koniecznie namówcie je do udziału w naszym konkursie. Odpowiedzi należy przesyłać do 15 czerwca na adres Kanal Plus, Kawalerii 5, 00468 Warszawa. Losowanie rozstrzygnie, kto zostanie zwycięzcą konkursu. Więcej szczegółów w czerwcowym magazynie abonentów. Życzymy wam bardzo okrągłych piłek. Tego wieczoru odjeżdżamy autobusem z murzynami. Przegląd filmów Spike'a Lee w Kanal Plus. Autobus to opowieść o pewnej podróży do Waszyngtonu. Spike Lee jest mistrzem społecznie zaangażowanego kina. Girl six, hey!
Hey there, sexy. Oh, yeah. Sex is for sex. Ale i wirtuozem komedii. Dziewczyna numer 6 przekona nas o tym. No inhibition, no restriction. Znajome twarze. This is my house. Doskonała zabawa. Podobnie jak Kruki. Historia murzyńskiej rodziny i jej zmagań z sąsiadami. Autobus, dziewczyna numer 6, Brooklyn, 12 czerwca, wieczór Spike'a Lee w Canal Plus. Dzień dobry, witam w ostatni dzień pierwszego czerwcowego weekendu. Ale nie będzie to dzień ostatni, jeśli chodzi o atrakcyjność programu Canal Plus. I tak 5 minut przed 19 proponuję transmisję z wyścigu Formuły 1. Grand Prix Kanady. Czy kierowców Westa McLarena coś może jeszcze powstrzymać? Czy Mika Hakkinen zwycięży po raz kolejny? Czy Michaela Schumachera stać będzie jeszcze na nawiązanie rywalizacji z Hakkinenem i Coulthardem? Tym razem najszybsi kierowcy świata przenoszą się do Kanady. Być może na torze imienia swego ojca zechce pokazać się Jacques Villeneuve. Po raz kolejny Formułę 1 zobaczysz na żywo tylko w Canal Plus. Bądź z nami w niedzielę 7 czerwca od godziny 18:55. Williamsy i Ferrari czyhać będą na błędy lidera. Czy Mika Hakkinen zostanie pokonany? Może właśnie podczas tego wyścigu. I będziecie to mogli zobaczyć u nas. Dzisiaj o 18:55. Transmisja z Kanady potrwa do 21 z minutami. Dlatego co niedzielna wizyta na 13 posterunku dziś nieco później niż zazwyczaj. O 21:10. Cholera. Czarujący policjant? To ja powinnam się drapać. I jego towarzysze padają ofiarą drapania. Pershing do budy, bo cię zarażą. Wiecie, że po okolicy kręcą się rosyjscy handlarze bronią? Oraz rosyjskiej mafii. Jemu chodziło o niemieckich handlarzy piwem. Spokój! Może ich uratować tylko współdziałanie. Będzie znać, że nie 13 posterunek dziś, tym razem o 21:10. Rosyjska mafia na 13 posterunku. Dzisiaj wyjątkowo o 21:10. A o 21:40, czyli pół godziny później, nasza premiera wieczoru. Karambole. Jest piękna i pozbawiona skrupułów. Oni są dwaj i są filmowcami. Usidliła ich. Teraz oni obmyślą słodką zemstę. Karambole. Dziś o 21:40. W tej komedii śmieje się ten, kto się śmieje ostatni. Intrygi w filmowym świadku, tym razem na komediowo, czyli Karambole. Dzisiaj o 21:40. Zaś 5 minut po północy w Canal Plus głośny remake klasycznego thrillera Henri Clouzot Widmo z udziałem znakomitych gwiazd współczesnego kina. Isabelle Adjani i Sharon Stone. Jeden dobry drink powinien wystarczyć. Nie mogę tego zrobić. Nigdy się od ciebie nie odczepi. Myślisz, że ja mam spokój? Może gdybym oddała mu szkołę, sprzedałby ją. Gdzie wtedy dorastaliby następcy Lee Harvey Oswalda? Poza tym nie chodzi tylko o niego. Co masz na myśli? Nadal go pragniesz. W przeciwnym razie byś z nim nie sypiała. To nie jest miłość. Nie można kochać człowieka, który tak cię traktuje. Usłyszałaś to w jakimś talk show? Nie dziwię się, że po nocy spędzonej z tobą przychodzi do mnie. Nic mnie to nie obchodzi. Nienawidzę go. Diabolik, dzisiaj 5 minut po północy.
a jutro o 13:30 komedia 5 ton i on. Niespodziewany spadek. Nie jest aż tak niespodziewany, gdy jest się synem klauna. Pastisz filmu drugim, czyli ze zwierzątkiem przez Amerykę. Ta podróż odmieni ich oboje i innych. Nauczą się przyjaźni. Komedia z Billem Murrayem jutro o 13:30. A teraz Star Trek Voyager. Uruchomić komorę biotemporalną.